Nadszedł ten wielki dzień urodzin mojej dziewczyny i w dzisiejszym odcinku odprawimy jej imprezę. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, jest impreza urodzinowa dla Milki. I dzisiaj jestem tutaj z Davikiem. Siemano, witam bardzo serdecznie. Dzień. Słuchaj, ja mam dla siebie mega bardzo ważne wyzwanie. Mega bardzo ważne. Wyzwanie polega po prostu na tym, stary, że ja będę czekał w miejscu imprezy. Czyli tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku. A twoim zadaniem jest po prostu przyprowadzić tam Emilię. Dobra? A nie będziesz zazdrosny? Nie będę, bo ja tam już będę czekał. Chodzi o to, że ja tam będę z wszystkimi czekał. Już do wszystkich wysłałem zaproszenie, żeby tam po prostu wszyscy przyjechali, żeby tam już wszyscy siedzieli, czekali i już tam pewnie się powoli zbierają. Tylko do Emilii tego nie wysłałem i wszędzie mówiłem, że ten. Tobie nie mówiłem, bo z tobą to razem robiłem, więc ty wiesz, że tam to jest. No wiem, nie? Wiem. Dobra. Dobra, to, tylko musisz mi powiedzieć, jaki będziesz miał plan na to. Gdzie ty z nią pójdziesz i ile ci to zajmie mniej więcej? Chodź. Pójdziemy sobie tutaj z Emilią dookoła. Ale nie romantycznie, żeby nie było. Tutaj sobie przejdziemy, o tam, za zamkiem, wiesz, tamtą drogą długą. Tam będziemy szli górami, lasami i trafimy na tamto miejsce. Dobra, super, tak. super, to jest bardzo, bardzo dobrze. Dobra, stary, a teraz tak, ja mam jeszcze jedną bardzo ważną sprawę dla ciebie, a mianowicie, kurczę, wiesz co, patrz, dam ci tak, patrz, masz tutaj, gdzie ty jesteś, tu jest... Połowa z tego to jest zapłata za to, że ją po prostu tu przyprowadzisz, nie? Takie twoje wynagrodzenie z mojej strony, bo ale, jestem tak zestresowany z całą tą sytuacją. Zaczekaj. No. Ja coś się dzieje złego. Co się wydarzyło? Wyszedłeś z serwera. Coś się dzieje. Nie, coś się dzieje złego. Co się dzieje złego? Ktoś nie chce tej imprezy, ale nie wiem dlaczego. Czemu? Co się dzieje? Lecę w przepaści donikąd. Co ty gadasz? Spadam i lecę i ktoś naprawdę mocno nie chce tej imprezy. Ja myślę, że to jest zemsta Herobrine'a. Nie no stary, ta impreza musi się odbyć. Stary, ta impreza musi się odbyć, no proszę cię, gdzie ty jesteś? Muszę. Dobra, słuchajcie, zostawiłem Davika, dogadałem się z nim, bo miał jakieś lekkie problemy, ale już leciał po Emilię. Słuchajcie, ja w tym momencie muszę się przygotować i pójść w miejsce, w którym będzie jakby impreza, wiecie, wiadomo w którym miejscu. Mam tutaj przygotowany, wiadomo... Czemu nie nazwany? Czekajcie, musimy szybko pójść nazwać. Czemu to jest jakiś inny? Kurczę, ja zrobiłem ich kilka, bo ja testowałem, musimy to szybko iść nazwać. Pamiętacie, tego szafira nazwałem, spytałem się, wyjdziesz za mnie, tam było takie pytanko, więc muszę to szybko tutaj dać. I piszemy szybko. Wyjdziesz za mnie, pytanie. O, dobra, mamy ten szafir złoty, więc dobra, jesteśmy wszyscy przygotowani, mam nadzieję, że tam już wszyscy są na miejscu, więc lecę sobie w tamto miejsce po prostu już mam nadzieję, że tam wszyscy będą i będziemy tam czekać. Oczywiście jak będę na miejscu, to wszystkich przedstawię, kto jest na tej imprezie i tak dalej, no to wiadomo, prawie całe Paliono, bo tam, albo ja nawet całe, już nie wiem. W ogóle to dzisiaj będzie pierwszy dzień chyba, jak poznam syna Paliona, bo jeszcze nie miałem okazji z nim rozmawiać, więc też będzie ciekawa sytuacja. Dobra, już jestem prawie blisko tutaj tej altanki, w której będziemy odprawiać imprezę. No nie będę ukrywał, słuchajcie, kochani widzowie, ja jestem zestresowany. Jak nie wiem, więc ja mam nadzieję, że wszystko się uda i wszystko będzie dobre tak jak ma być. Jak coś pójdzie nie tak, to ja się zakopię po prostu pod ziemię i to będzie mój koniec chyba definitywny. Dobra, jestem już przy altance. Cięcie i widzimy się w momencie, w którym już Emilka będzie blisko altanki. Ej, witam bardzo serdecznie! Jest ze mną Palion! Znowu cicho, nie potrafi się odezwać. I jest z nami syn Paliona! Witam bardzo serdecznie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku są urodziny Emilii, oni zaraz powinni lada moment przyjść, są na górze, ej słuchajcie, patrzcie, ja mam tutaj, mam dla niej taką jedną rzecz, ona już tu będą schodzić zaraz, ej już są tu blisko, chłopaki, chodźcie tu, krzyczymy, jak zejdą, krzyczymy wszystkiego najlepszego, dobra, jak zejdą, ja odliczę i wszyscy krzyczymy, uwaga, schodzą, uwaga, cicho, uwaga, 3, 4, 3, 4, wszystkiego najlepszego! Dobra, Emilia, został już tylko prezent ode mnie, więc ode mnie w ten piękny dzień mam dla ciebie piosenkę, tak jak ostatnio. Więc stanę sobie tu, proszę usiąść sobie tu na tym krzesełku. Okej. Dobra, nie siedzisz. Siedzisz? Siedzę. O, u mnie stoisz obok. Dobra. Trudno. Albo stań sobie na nim. O, i teraz super. Dobra, okej. Okay. Uwaga! Wdech, wydech. Lecimy. Yeah.
tutaj chwilę, byś dał ciebie wsparciem i nie się da. Chcę z tobą przeżyć piękne tutaj chwilę. Lećmy w dal zwiedzić wielki świat. Chcę z tobą przeżyć piękne tutaj chwilę. Szczęśliwy jestem, no bo ciebie mam. Ciebie mam, z tobą lecę tam. Zbudujemy wielki dom, potem uciekniemy stąd. Ciebie mam, to jest love song. Będę je dla ciebie tworzyć, kiedy uciekniemy stąd. Ej, nowy dom, nowa przygoda. 18 lat skończone, to ci wiele da. Odcinki tu nagrywamy codziennie z rana. Odcinki Kozak ekipy, mordo daj lajka. Ale słodkie, brawo. Piękne. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dobra, Emilia, Emilia, chodź tutaj jeszcze na środek, chodź tu na środek. Do mnie. Dobra, czekaj. Okej, idę. Stań tutaj. Uwaga, ponieważ jest to wielki moment dla mnie w moim życiu, aż ściągnę zbroję. Ostatnio zrobiłem złego trolla, ale dzisiaj chciałbym się zrekompensować to wszystko tobie i dać ci otóż tego emeralda złotego. Weź go i zobacz, co na nim pisze. I przeczytaj. Okej. O nie, czy wyjdziesz za mnie? O. Dobrze, no, w takim razie odpowiedzisz mi tak. Ura! Tak jest! Zgodziła się! Chłopaki! Chłopaki! Buziak, oczywiście! Dziękuję bardzo! Ja nie mogę, nawet nie udacznik może sobie znaleźć dziewczynę! No, to jest niesamowitego! Coś niesamowitego! Chłopaki, zgodziła się! Pokuć! A nie! Jest i trup na imprezie! Jest i trup na imprezie! Czym by była impreza bez zgona? Nie mogę! Nie mogę! Jaka w ogóle euforia, jak powiedziała tak, to co tu się odwalać w tym momencie? O kurde. Skończyła się impreza. Jak ci się podobała imprezka? Jejku, super było naprawdę, tak u tort smakował, patrz jak tort wsunęli. Tak, zero okruchów. Wszyscy zjedli. Zero, tak, zero. Było tak super, jejku, się to się, tak wiesz co? Ja mam pomysł, no. Mam pomysł na to miejsce, ponieważ to miejsce jest już legendarne, ale ja bym to zmienił jakoś, tutaj jakby wiesz, wyremontował lepiej, żeby to już nie było takie wiesz, pod urodziny, tylko zrobić tutaj klub na przykład. Czaisz? Taki do tańczenia i tak dalej. I możemy całą tą altankę, wiesz, to wszystko przebudować i zostać właścicielami, otworzyć nasz wspólny biznes taki, że zrobimy tutaj klub po prostu. Co ty na to? Taki klub, nie wiem jak, no, można to nazwać klubem, ale bym to nazwał, nie wiem, jakąś taką, wiesz, gdzie się dyskoteki robi, no w klubie się robi dyskoteki, nie? No i tu po prostu zrobić taki klub, w którym będzie, wiesz, tu jest parkiecik taki fajny, no kurczę, myślę, że to jest mega fajne. No i ten, jak się prezenty podobały, co tam ostatecznie dostałeś? No, czekaj, podsumujmy to. Dostałam, kurde, diamenty, dostałam orange dżemy, czekaj, to muszę sobie wszystko wyciągnąć stąd. No kurczę, ten plecak to jest traf. Wyjątkowo tak, potrzebne. To moja torebeczka, dobra, sobie tak, karton mleka, tak? Dżemy. Tak, dostałam diamenty, dostałam wiele napojów różnych. No, jak to na 18 w końcu, tym, no. Miecz, dokładnie, dostałam złotą marchewkę. No i oświadczynowy diament, masz go? Tak, dokładnie, nie mam. Kurczę. Go, mam go tutaj odłożonego w specjalnym miejscu, nie w pokoju. Dobra, no to w sumie możemy pójść do tego pokoju, pójść już jakby odpocząć, bo już jest jakby dosyć późno, więc warto by było po prostu się kimnąć, nie? Okej, dobra, cięcie muszę tu zrobić znowu, ale lepiej niż wczoraj, dobra. Dobra, chodź. Albo dobra, tu skończmy, nie idźmy do pokoju. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Wbijajcie koniecznie do Emilii i do wszystkich osób, które dzisiaj wystąpiły na odcinku. Dzisiaj był mega fajny odcinek. Widzimy się już jutro na kolejnych odcinkach o 19:19. Dzisiaj myślę, że były nagrywane jedne z lepszych odcinków, jakie kiedykolwiek nagrałem. Naprawdę. Są wyjątkowo, wyjątkowo naprawdę dobre. Więc tyle. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Do jutra.